Witajcie, bracia i siostry. Dzisiaj może króciutko, tak, szybko coś nagram i wrzucę. Ostatnio gdzieś tam coś się podzieliłem odnośnie 144 tysięcy. Znaczy to chyba tam gdzieś prawie w modlitwie gdzieś tam wspomniałem, kochani moi. Ja gdzieś tam tak, no właśnie, tak to z nami jest czasami, że coś mówię, mówię. Ja nie mogę mówić o modlitwie. Jak ja już coś mówię o zanoszeniu do pana, no to od razu zanoszę, więc jakby to od razu tam gdzieś popłynęła wtedy modlitwa, więc no to tak, no to <śpiewanie> będzie to elementem moim, no skoro publicznie gdzieś tam możemy w zgromadzeniach, no to kochani moi, no. Daję tu siebie, więc jakby <noise> nagrałem tam gdzieś, popłynęło i. Okej, okay, no, modlitwa, tak, dobra. I tam w tej modlitwie gdzieś yy, padło te 144 tysiące, już padły dwa zapytania. Nie wiem, czy tam jeden y, ktoś kogoś przeczytał, czy to tak, tak akurat się zbiegło, że dwie osoby zapytały, yy, co to ja tam o tym myślę, co miałem na myśli. 144 tysiące tylko chwilę, bo ja okulary znowu wezmę. Dobra, mam okularki. Dzisiaj może tak długo nie będzie. Nie wiem. Wiecie, że można godzinami siedzieć, ale robię na krótko, dlatego, że może tak nie da się skupić na samym 144. Za łatwo by było wam to powiedzieć tak od razu. Mm, tak łatwo to <ścoughs> nie sprzedam. Nie sprzedam skarbów. Musicie ze mną. Wytrzymać jeszcze chwilkę. Naprawdę będzie chyba krótko, bo jest ogrom rzeczy, które bym chciał powiedzieć. Mam wielkie znowu ciężary, rozmawiam z wami, słuchajcie, każdy dzień coś przynosi, będą tematy, kalwinizm, może to tak już po trochę dotknąłem, ale jeszcze rozszerzymy, rozważamy, tu bracia dzwonią, rozmawiamy. Coś pięknego, macie to poznanie, jesteście blisko, blisko, naprawdę. Pan daje światło, to jest coś pięknego, pięknego, co mam. Chwila, doświadczam, że. Dobra, nie mogę wszystkiego mówić. No po prostu. Chwil... Powiem tylko tak, może, że. że... Ja nie wiem, czy. Właściwie to jest taka wzajemność. Pan mnie dał wam, czy was mnie? Po prostu ja tak się cieszę, że mam parę kontaktów z wami, jestem przeszczęśliwy. To jest jak dar, nie myślałem. Ja mam oczywiście gdzieś lokalnie jakichś tam ludzi, którzy są zajęci dość sobą. Pewnie tam pan też coś w ich życiu robi. Natomiast cieszę się bardzo, że, że to wy się też odzywacie, że, że wy odzywacie się, że. Jest taki żywotny, witalny kontakt. Może być oczywiście po ileś dni, naprawdę to jest dla mnie przygoda. Każdy dzień, każdy tydzień to jest w innym wymiarze żyje, więc to jest naprawdę. Słuchajcie, co do innego wymiaru. Właśnie a propos wymiaru, wymiaru, wymiaru. Ym, mam dla Was nowinki. Mam dla Was nowinki, dość takie um, uspokajające i trochę zatrważające. Zatrważające dla tych, którzy są um, dość silnie jeszcze w umyśle, a uspokajające dla tych, którzy korzystają swobodnie z Pana Ducha, który daje miłość, radość, pokój, daje nam zaopatrzenie w naszym trudnym czasie. Więc, na czym polegają moje nowinki? Miałem Wam powiedzieć coś o 144 tysiącach ale nie chodzi o jakieś tam takie ciekawostki, żeby rzucić coś z numerkiem czy z jakąś tam symboliką tylko no musiałem otworzyć, musiałem przyjść poważnie do Pana i otworzyć księgę objawienia, żeby przypomnieć sobie tak na poważnie, na świeżo kontekst wszystkiego i powiem Wam, że nową rzecz odkryłem, jakby Układa mi się, powiedzmy, układa mi się. Nie? Oczywiście każdy może obstawać przy swoim poznaniu, jakimś tam mniemaniu, i tak dalej. No, ja otwieram słowo, więc dzielę się tym, co jest w słowie, tym, co mnie dotyka, więc coraz to nowe rzeczy jestem przeszczęśliwy, jaką ja mam taką dziką satysfakcję, naprawdę, że tak powiem, brzydko, jak ja, ile ja się rzeczy nasłuchałem, różnych nauczycieli, Którzy przez całe życie, naprawdę, i jakby podchodzę z dystansem do pewnych rzeczy, nie wiem, nie byłem, nie widziałem, czy ja muszę wszystko wiedzieć, ja mam oczekiwać, prawda? To wiemy, mamy oczekiwać. A czy to będzie przyjście Pana przed uciskiem, w trakcie ucisku, czy po ucisku, my mamy czekać. No nie ma tam nigdzie napisane, że ta wiadomość ma nas uspokoić albo zatrwożyć, że. Że coś tam ktoś uniknie, prawda? No, kto chce, to tam mówię: musimy się uczyć tej siły, czy rozeznania, czy to jest moja doktryna, poznanie, wejrzenie, objawienie, czy to jest tylko doktryna, którą koniecznie chcę akceptować, nie? No to już niech Pan nas prowadzi. Natomiast ja się podzielę tym, co ja zobaczyłem świeżutkiego yy, i co no, po prostu mnie. No, ja mam spoko los. No po prostu naprawdę ja nie mam z tym dylematu. Słuchajcie, co jest, co już przechodzę do, do rzeczy. Jest takie takie yy, objawienia. Yy, za chwilkę tam miało być. Yy, liczba 144 tysiące występuje trzy razy w księdze objawienia. Pierwszy raz. Yy, to jest yy, 7:4: objawienia. Już nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morza, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Widzicie? Patrzcie się. Czytajcie z kontekstem. Widziałem też innego anioła. Yy, 7:2: wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. <laughs> Czytajcie z kontekstem, to każdy, no nie, nie mogę teraz tutaj tego wszystkiego robić, bo mam naprawdę za sobą, ja tym nie żyję na co dzień, na co dzień mamy Pana, żeby nim żyć, natomiast mamy dziesiątki myślę, że nawet godzin rozważań, studiów, nie tylko wysłuchanych, ja mam z braćmi, na temat objawienia. Wiecie o tej fali, która się przewinęła niedawno. Może Wyście też doświadczyli w ciągu ostatnich dwóch lat wielkie nachylenie się na, nad, nad księgą objawienia. Ale jak to fala, jak to szum, jak to wiatry, no to już trochę ucichło i już nagle się wszyscy czym innym zajmują. Natomiast y, tutaj mamy y, dwa. Potem trzy w kontekście nie wyrządźcie szkody ani ziemi, czyli cały czas się dzieje coś na ziemi, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Widzicie? To jest ta, ta pieczęć na czołach ich, nie? I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Tak. I tu jest z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena 12 tysięcy, z plemienia Gada 12 i tak dalej, i tak dalej. Jest to wymienione. No i oczywiście dalej czytajcie. Po tych 144 jest tam 9, po tym widziałem auto-wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć. Słuchajcie. Czyli tam jest pewne, coś się dopełnia, a tutaj nikt nie mógł zliczyć. Ale dobra, yy, czytajcie też dalej, radujcie się słowem. Nie chodzi o to teraz o doktryny, o przekomarzanie się. Jakby tylko chodzi o to radowanie się, a tam później, jak ja powiem, co to oznacza, to to już tylko uzupełni, nie? No, chociaż właściwie tutaj już to jakby wybrzmiewa tutaj, natomiast, ale poczekajcie jeszcze, tam te kolejne przeczytamy. Kolejny obraz, ale to wam później się poukłada. Yy, kolejny yy, no obraz, powiedzmy, że obraz z objawienia 14.1 i tutaj yy, jest 14.1 i widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Yy, to jest tak i potem Hmm. No, 14:3 Tam dalej jest. Śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami, przed starszymi, I nikt tej pieśni nie mógł nauczyć się, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Ci, którzy zostali wykupieni z ziemi. Wybaczcie. <laughs> to znaczy. E, wyście nie słyszeli tego, ale. <laughs> bo ja dałem pauzę. Jeszcze potem skrócę ciszę, więc muszę wam to coś zaznaczyć, kochani moi. Hmm. Zawiesiłem się, jak zwykle odleciałem. Słowo Boże jest tak święte i głębokie i dotyczy Pana i nas wszystkich, że nie, to tak nie będzie, że, że rzucę tylko coś i to będzie tak lekko. No po prostu nachyliłem się nad Słowem i i sam no po prostu sam, no. Kochani, no wiem, że nagrywam dla was, ale ja tu sam czytam, wchodzę i. Ja już nawet nie wiem, jak to się potoczyły te wszystkie moje myśli tak naprawdę to ja tutaj sam się karmię, jem tutaj jem. Bo dotknąłem takich poważnych rzeczy, że słuchajcie, co tam 144 tysiące, to, to jest zaledwie nic, to jest jakiś tam symbol. Tylko czego to dotyczy w ogóle, to to jest ważne. Dobra. Odkładam tekst i bardziej skupię się teraz na mówieniu, żeby. Dobra, teraz jestem już dla was, kochani. Sprawa wygląda tak, żeby was długo nie trzymać, żeby tego nie nagrywać, nie wiem, ile, Chociaż to są tak poważne sprawy, to znaczy. Wy tego doświadczacie, myślę, ale ja tu z niektórymi mówię, może trochę wam będę uchylał tych rąbków. Nie wiem, co mówić, co nie mówić, ale ogólnikowo czasami pewne rzeczy będę mówił. No, ale coś musicie wiedzieć, nie? Aha, zaraz, wróćmy do tamtego. Jejku, muszę wam tekst otworzyć. Nie, jedną rzecz muszę wam powiedzieć, słuchajcie. Jedną rzecz muszę wam powiedzieć. To jedno, to jedno to świeże, to muszę wam mówić, już, 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 sekunda. Tam jest takie słowo, było w objawienia, Zaraz muszę Wam powiedzieć. Po, pokrótce, dobra. Będzie to krótko, już nie będę męczył. <laughs> Sami sobie to zgłębiajcie wieczorem, naprawdę. Czy gdzieś tam, kiedy siedzicie, czytacie z modlitwą. Taką, co mnie uderzyło nowego, świeżego. Już szybciutko, lecimy. Objawienia 14, 12, rozdział 14. Wersety, tam sobie konteksty dużo szukajcie. Do przodu i do tyłu, lećcie, gdzie chcecie. Naprawdę, obejmijcie sobie, ile chcecie. Natomiast tutaj jest takie coś. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Aha, i wiary Jezusa, wiary Jezusa. Nie wy Jezusa, tylko Jezusa. I teraz. Yy... Pamiętajcie, że yy, yy, objawienia nie jest chronologicznie poukładane. Ona jest przeplata się, pewne wydarzenia się przeplatają. Są sekwencje oczywiście, natomiast to jest objawienie, to jest wizja i są takie pewne powroty, więc nie patrzymy na objawienia jako chronologicznie, to są obrazy, które zostały spisane. Jak ja opowiadam czy jakiś sen, czy no wizję akurat nie opowiadam, ale czy jakiś sen gdzieś, czy gdzieś dane mi było komuś opowiedzieć, no to przecież nie ma sensu, nawet nie ma, że jakoś tam chronologicznie. Nie jest ważna chronologia, tylko obrazy. Dlatego tutaj y, są obrazy. Ale lećmy dalej. 13. Uwaga, do czego ja to zmierzam? Że jeśli chodzi o teorię ucisk przed uciskiem, po ucisku, y, ja Wam powiem tak. Y, dlaczego mielibyśmy być lepsi od naszych braci, którzy byli przeżynani piłą? Yy, paleni na stosach i tak dalej. Nie wiem dlaczego, dlaczego miałoby nas coś ominąć. Myślę, że taki ucisk y, może już nie wróci. Natomiast my mamy czasami mylne y, koncepcje. Ja w ogóle jak te, nie kupowałem tych różnych historii, dlatego miałem dystans i to jest tak, jak z niektórymi wydarzeniami w moim życiu teraz, że warto było poczekać rok po to, żeby coś się zmieniło, więc takie odczucia czasami mam, y, że. że Dystans, nie rozumiem, nie biorę. Pan musi dać objawienie, pan musi dać objawienie w danej kwestii, a co tam posłuchać zawsze można, różnych kaznodziei, ale jeśli to nie jest Twoje, dlatego tutaj przychodzi mi werset taki, że 13, czyli objawienia, 14 rozdział, 13 werset, i usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Czyli tutaj błogosławieni, którzy odtąd umierają w Panu, jest w Panu, czyli jest jakiś czas trudny i oni będą... Y y y y y i jest jeszcze sfera, gdzie w panu się umiera, czyli nie jest tak, że duch szedł z pola. Jest tutaj napisane, że zaprawdę mówi duch, odpoczną po pracach swoich. Tutaj nie ma żadnej zmiany. Jest to wtrynione dosłownie pomiędzy właśnie uciskami w tym ucisku. Tam potem są te sekwencje. Oczywiście 1260 to jest około połowa odcinka tego z Daniela siedmioletniego. To tam wypada właśnie tak akurat 3,5 roku. I ja tu się nie podejmuję interpretacji wielu różnych rzeczy. To rozdzielmy, bądźmy wolni do rozdzielenia pewnych epizodów proroków, pewnych rzeczy. Natomiast ja nie chcę tutaj się skłaniać, że za tym czy za tamtym mamy jasno napisane, że. Oczekujemy, skupiamy się na tym, że czekamy na Pana. Natomiast ja tutaj widzę takie coś, że błogosławieni, że jest sytuacja, gdzie, gdzie pośród tego wszystkiego święci umierają i odpoczną, i potem jeszcze gdzieś tam dalej jest też napisane: poczytajcie sobie, że ci, którzy, co od tych umarłych, nie? że uczynki. Ja nie widzę tutaj rozdzielenia. Ja nie widzę tutaj rozdzielenia jakiegoś specjalnie. Natomiast do, do czego? To sobie poczytajcie w kontekście, o, yy, w kontekście w kontekście, gdzie to jest umiejscowione i nie ma jasnych przesłanek, to są powsta powstałe są takie dziwnie sztuczne doktryny, gdzie jasno z tego nie wynika, nic z tego nie wynika, więc jeśli jasno nie wynika jakieś nauczenie, to po co? Skąd powstają te doktryny, właśnie o tym, że przed, że po i tak dalej. Ja uważam, że to są po prostu, w, y, y, powstaje to w umysłach cielesnych ludzi, którzy nie rozumieją tego. Po, słuchajcie, ja mam na tyle skromności i pokory od pana, że ja mam poważanie i naprawdę wejrzenie, pan mi dał wejrzeć, naprawdę mam duch, który jest we mnie, w moim duchu, wprowadza mi, daje mi pewne odczucie, pewne jakieś zaledwie nie na zasadzie fantazji, wyobrażenia, ale głębie, ogrom. Teraz ktoś mi mówił, napisał mi jakaś siostra, że yy, czy ktoś tam napisał ogrom tego, tej tragedii, gdzieś żeśmy to dotknęli, czy brat, czy siostra, że kiedy dotykamy tego, tej tragedii, tego zła, co się działo gdzieś tam na ziemi, prawda, tego zła, czy gdzieś tam w komentarzu chyba było o tym, o tym, jakie to zło, prawda, jakie to zło yy, więc to duch nam tylko może pokazać, to nie jest jakieś humanitarne współczucie. Czy naprawdę my sobie wyobrażamy, jak już wam kiedyś napomknąłem, że ktoś jest rzucony lwą? To dlaczego pan jeszcze wtedy nie przy Dlaczego pan dopuszcza do tego wszystkiego? I nagle teraz, że my mamy koncepcję, że ucisk to jest jakaś kara. Tak jakby jakaś kara dla świata. Jaka kara? Przecież Pana musi się ze wszystkim rozprawić. Ma być tysiącletnie królestwo, więc jak, jaka kara? No po prostu <laughs> będzie zmiana w czasie i przestrzeni. Jakieś tysiącletnie królestwo. Wiele rzeczy jest nieodkrytych. Natomiast pan zasiądzie, jego sto, noga stanie na górze Sion, będzie dużo zmian, i, i w czasie tych zmian, właśnie akurat w czasie tych zmian, jest dużo niewiadomych. Czyli jest, są rządy, jest nowa Jeruzalem. Ja nie wiem, ja się nie podejmuję teraz tego tłumaczyć. Natomiast dla, skąd ta koncepcja. Że wierzący mieli być przed czymkolwiek uciek uciec. Jeśli jest napisane, że pan ma nas porwać do góry, czyli popatrzcie się, jak rozmydlona jest koncepcja pośród tego wszystkiego, że yy, ja to mówię zawsze pamiętajcie, zasada trzy kroki wstecz. Nie? To teraz mi też niedawno pomogło coś. Mam coś nagrane, ale nie wiem, czy co wam dam, czy nie dam. Cały czas wraca ta, ta zasada, trzy kroki wstecz. Yy, a przede mną jest, ale to nie teraz, bo jestem zmęczony. Przede mną jeszcze będzie teraz niedługo. o Przepraszam, że zajście będzie o badaniu duchów. To jest bardzo, bardzo dobry temat. Natomiast bardzo ważny, bardzo ważny. Natomiast ta zasada, trzy kroki wstecz, zawsze nam pomaga. I teraz zauważcie, co się dzieje przy tych rozważaniach, przed, po, w trakcie i tak dalej, nie? To wszystko to jest zawracanie gitary, że osłabia nas przed czuwaniem. Każda jedna z tych myśli. Myśl, że przed osłabia o czuwaniu. Myśl, że w trakcie osłabia o czuwaniu. Myśl, że później. No to ta później, to właściwie to by była chyba najzdrowsza. Tam ta myśl, że. Czy czuwamy, czy śpimy, czy kiedy Pan nam nas. Albo słuchajcie, ja widzę w Biblii tylko dwie opcje. Że Pan albo za życia przyjdzie i powie nas na obłoki i da przeoblec się w nowe ciała, albo jeśli zaśniemy w Panu, to Pan wybudzi nas do pierwszego zmartwychwstania i błogosławieni, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Rozumiecie? To jest na tysiącletnie królestwo na wesele baranka. To ja widzę takie rozdziały. Że jest wydarzenie takie, że jest wesele baranka, zaproszenie na ucztę, 1000 lat, panowania. I to są zwycięzcy, i Biblia jasno nas zachęca, Paweł zachęca nas, i Jezus Chrystus nas zachęca, byśmy byli po prostu zwycięzcami. Nie dajcie się właśnie o to chodzi. To, co ja chcę mówić i podkreślać, zwycięstwo jest nor normą. To jest tak jak w tym biegu, kiedy biegniemy w wyścigu, to do, dobiegnięcie do mety jest normą. Nie jest normalne stanąć do, mara do maratonu, powiedzmy 42,5 km, czy tam ileś i powiedzieć sobie, no przebiegnę 12, ale skoczę na bok, potem na kawę, właściwie niech oni se resztę biegną, nie? No bez sensu to jest. Każdy, kto biegnie maraton czy jakieś wyścigi, to wie, że to nie ma sensu. Jeśli ktoś startuje w judo po złoty medal, to zło, chce złoty medal. Nie startuje po to, że dobra, tam byleby brązowy. Nie. Tam jest aspiracja do osiągnięcia czegoś. Więc Duch Święty ma, daje nam, jest to zakodowane w Duchu Świętym, że chcemy Go zobaczyć. Teraz rozmawiam z braćmi, z siostrami. Wybrzmi Duch i oblubinica wołają przyjść. To jest to charakterystyczne. To yy, teraz dzisiaj rozmawiałem właśnie i z braćmi, i z siostrami, że wybrzmiewa w nas, że my sami zauważamy, że, że ja kiedyś, wiecie co, ja też miałem takie etapy, że ja przez lata nie rozumiałem tego. Dla mnie wiało taką trwogą trochę, że dlaczego nie ma we mnie zawołania, że duch i oblubinica wołają przyjść. I ja sobie myślę, czy ja wołam przyjść? Czy ja, mój duch, woła przyjść? Nie, dużo było we mnie jeszcze trwogi, zajęcia się sobą, życia sobą. Ja jakby nie rozumiałem tego do końca. Nie było to we mnie tym zawołaniem przez lata. Naprawdę, kiedy zawsze to czytałem, zastanawiałem się nie. Zastanawiałem się, czy ja byłbym gotowy, czy ja mogę zawołać Panie w pełni takim czystym, że Panie przyjdź, Panie przyjdź. Naprawdę wiele lat zawsze jak to czytałem, zastanawiałem się. Tobie zawsze dawało mi, no chociażby chwała Bogu, że chociażby za, zastanawiało mnie to, czyli już to było coś, nie? Mam nadzieję, że wielu się z nas to zastanawiało. Natomiast teraz yy, słyszę od Braci sióstr, że jest takie coś. Uwaga, musi to też być połączone. Właśnie są te rozważania. A jak to, jak to, że piekło, że co, a nasi bliscy? Powiedziałem bratu dzisiaj tak samo. Tak, to ma być, to ma napawać trwogą. Właśnie ta miłość napawa trwogą. A myślicie, że to Bóg to się cieszy, że Jezus Chrystus się cieszy? Mówiłem Wam o tym. Że, że nie wiem, jak wy tam macie, po prostu czy to macie w słowie, czy wchodzicie w słowie, czy pan tak wam daje, nie, nie, nie muszą to być sny wizje. Może macie tak po prostu, tak przez słowo wam daje pan duch, przez słowo wprowadza was w tą prawdę na różne sposoby, że macie takie połączenie, macie taką świadomość, że jest po prostu radość zgłoszenia Ewangelii i radość poznania pana, i to was okupuje, to jest najważniejsze, że ja jestem pana, pan jest mój. Ale też jest połączone to ze smutkiem o ludziach, którzy giną. Że, że jest to połączenie tych dwóch rzeczy. Że kiedy ja miałem tą, to ja mam takie doświadczenie, dobra, nie mogę wam wszystkiego mówić, może gdzieś tam cząstkowo, ale dobra, nie wiem, dobra, tak na kiedy indziej będzie z tym właśnie, z tą piekłem, to zostawię na kiedy indziej, bo, bo to kiedyś wam po powiem. Ale... Dobra, no i ja już troszkę uszczknę. Jeden brat tam fajnie napisał, niby coś zapytał, a potem tam odpisał, chyba jeśli zgaduję, nie, nie mogę teraz oglądać, ale szelam, jeśli się nie pomylę, albo Marcin Marcin, albo Mamre Mamre, któryś tak fajnie już definicja, ja już tam nie mam nic do dodania właściwie, że to jest oddzielenie się od Pana, że karą będzie oddzielenie od Pana. Możemy tego doświadczać już dzisiaj, że jeśli naprawdę znamy Pana, który jest dla nas świeci, jest światłem ponad słońce, jest światłem dla naszego ducha mamy radość miłość pokój i nagle nam tego brakuje jest jakaś ciemność jakiś świat jakaś szarzyzna dnia to kiedy wiemy że grzech kiedy nam zasłania pana mamy takie doświadczenia nie jest to bajka nie jest to jakaś bójda, teoria tylko mamy takie doświadczenie to wiemy że jest to straszny stan. Ja miałem różne stany. Na przykład niektórzy mówią, dobra, kiedyś wam powiem o tym Hebrajczyku, właśnie o tym, że nie ma już dla, ta dla takiego. Mm, tego wymyślicie, że to jest. <noise> to jest. mnie rozśmiesza w ogóle, jak, jakie jest niezrozumienie tego Hebrajczyków, że nie ma dla takiego już yy, pokuty. <noise> Więc ja wam to kiedyś rozbiorę. To jest tak niezrozumiany werset, yy, że jak powiedziałem komuś, że to doświadczyłem, <noise> to, to byli zdziwieni. No słuchajcie, to jest takie proste, że naprawdę, ale to wam kiedyś powiem to osobno. Więc teraz słuchajcie do tego do tego poważnych rzeczy, bardzo poważnych. Wszystko to jest związane. Pokrótce wam powiem. Słuchajcie. Żeby już tak nie odlatywać z tych wątków. Wybrani powołani i do czego powołani? Do zwycięstwa. Paweł nie zakłada drugiego miejsca, drugich innych rzeczy pa Jezus Chrystus, nasz Pan zawsze mówi o pewnym, jedynym tylko stanie błogosławieni, których Pan zastanie tak czyniącymi na tym się skupiamy ja mówiłem już wielokrotnie wam, wam może nie Wam, ale mówiłem wielokrotnie słuchajcie, muszę Wam to dobitnie ja nie wiem jak to namalować w ogóle osobne odcinki, tytuły, żeby tak jakby klasyfikować te rzeczy słuchajcie Gdyby wyrwać tylko cztery Ewangelie, a nawet od biedy jedną, Mateusza, kazania na górze, ale jedna, druga, trzecia, czwarta, pamiętajcie, pierwsze, primo, po pierwsze, primo Ewangelie, słowa Jezusa Chrystusa. Gdybyście nie mieli listów, listy są po to, żeby uporządkować życie międzyludzkie. Czyli powiedzmy takie kościelne, jakie ich były doświadczenia, jak sobie dawać radę już bez Jezusa, prawda? Ale Jezus zostawił i jak stosować słowa Jezusa. Natomiast i same i Ewangelia i, i dobra nowina, i nauczanie Jezusa, naszego Pana, Boga, słowa życia, które nam zostawił, wystarczą, wystarczą nam do życia i pobożności. Słuchajcie, wystarczy tylko mieć taki kanon, słowa i start do życia. Masz Ewangelię, rób z tym, co chcesz. Sio, już tam sobie idziemy w teren i żyj. Już masz, masz, masz słowa, rób z tym co chcesz. Ducha Świętego i żyjemy. Będzie się dało. A co oni tam mieli kiedyś? Mówiłem wam o tym Didache, skróty, broszury. Nie było tak druku, nie było przepisywanego, i żyli ludzie, i myślę, że. Wielu było tam zwycięzcami. Naprawdę, naprawdę. Pan nie dał warunków nam kończenia szkół biblijnych, tej całej wiedzy pogmatwanej, tych wykładów, wielu słów. Dlaczego ja upraszczam, prostuję, odkręcam sznurki pokręcone druty, to wszystkie te całe zabiłości. Myślę, że już czas, czas jest na. Od, odkodowywanie, upraszczanie, yy, sprowadzanie do prozy życia, naprawdę do, do, do tych rzeczy, że, że mamy już przemęczone umysły tymi skomplikowanymi rzeczami, że czas jest znać Pana osobiście, pytać Go, prosić, wołać, byśmy byli użyteczni, byśmy Pan nam dawał, prowadził nas w, na bieżący sposób, tam są takie zapytania, widzę chrzest w Duchu Świętym, prowadzenie, ujarzmianie ciała i tak dalej. No gdzieś tam parę rzeczy dotknę, bo tam ja szczątkowe rozmowy mam z braćmi, mi się doświadczeniem z wami, którzy tu yy, piszecie do mnie, dzwonicie, macie te doświadczenia fajnie. Tego prowadzenia. I to się do tego odniosę, ale już jest czas, właśnie, na, żeby prosić Pana o prowadzenie, o namaszczenie, o szybki wzrost, o sny, o wizję. Kiedy jest napisane, kto się odda dla celów zaszczytnych, kto się zachowa od pospolitych rzeczy, ten będzie zachowany dla zaszczytnych. Czyli porzucamy pospolite rzeczy, to wtedy oczyszczamy się, to wtedy jesteśmy dla Pana, tak? Czyli to od Ciebie, bracie, siostro, zależy, czy się poświęcisz, oddzielasz się od brudu, syfów i tak dalej. Dla czytania słowa, na modlitwę mówisz, Panie, oto ja, Panie, oto ja. I kiedy przychodzisz do Pana, jesteś gotowy, gotowa, to Pan w... wtedy Cię używa. Sorry. No, ale to tak mam swoje tak zwany encounter, czyli takie <śmiech> moje, <śmiech> moje sytuacje, że tylko się zbliżę, dotknę myślą, to ja mój kochany pan, mój pan, więc, więc czekamy na przyjście jego, czekamy i teraz słuchajcie, czemu ja się dzielę, czy tymi Różnymi rzeczami. Sorry, przepraszam, muszę ten głos po, pohamować, bo już, już się to wszystko. Kochani, słuchajcie, dlaczego ważne jest poznawanie Pana i zrozumienie, oddzielenie od duszy? Dlatego, że kiedy będziemy zabiegać, nie będziemy mieli tych małych lekcji, zapierania się siebie, to kiedy przyjdzie ucisk, byle jaki, byle co. My już teraz tracimy. My jesteśmy przegranymi każdego dnia w różnych walkach, w różnych nie, nie zwyciężamy, a czasami zwyciężamy. Właśnie o to chodzi. Że zwyciężamy przez nieumiłowanie życia duszy swojej. Kiedy nie czynimy swojej woli, a wolę Pana, to wtedy my zwyciężamy, bo Pan realizuje przez nas swoją wolę. I wtedy dokonujemy uczynków. W panu, czytajcie tam te wszystkie, że te 144 tysiące, że szaty, sz, sz, nie mogę teraz tam sięgać. Czytajcie, zanurzcie się w spokoju, nie bójcie się objawienia. Czytajcie, pan wiadomo, że ja też dużo wiem, ale dużo nie wiem i nie chodzi o żeby wszystko rozkodować, ale czytajcie na sposób miłości, czytajcie na sposób obietnic pana. I teraz pokrótce już dochodzę do tych 144 tysięcy. Tam mamy przy okazji po, po kolei raz, że jest powiedziane o tłumie różnych i jest powiedziane o spokolenia. Yy, po 12. zaraz wam powiem, no to jeszcze po pauzie. Sam jestem pod wrażeniem w ogóle, do czego ja tutaj zgłębiam z wami, to ja nie wiem w ogóle, to jest... Czyli ja to jeszcze zapuszczę wam zaraz, znaczy zaraz, jak ja to to jest system tak pod wrażeniem w ogóle, co ja tu się dotykam, ja czułem tak duchem, ja właśnie już wcześniej poszedłem gdzieś jakimś tropem, ale teraz to jeszcze sprawdziłem w Grece. no po prostu, po prostu musiałem dać pauzę, bo ja to sprawdziłem po dwa trzy razy, ja po prostu nie wierzę, ja jeszcze czegoś takiego to ja chyba nie słyszałem nigdy. Znaczy tak, yy, słyszałem gdzieś coś kiedyś dawno temu, i chyba może pan dlatego mi tak to przypomniał. Gdzieś coś mi. coś mi świtało gdzieś jedno słowo, ale jeszcze to pogłębiłem jeszcze dalej. Słuchajcie. Jak to z tymi tłumaczeniami jest? Tam przystu Dobra, okej, okay, po kolei jeszcze raz. 144 tysiące to nie jest takie ważne, to znaczy, to jest symboliczne tylko, bo tam jest wymienione że po 12 tysięcy z każdego pokolenia to jest dopełnienie obietnicy. O, o, wymienione są imiona, one też są pełne znaczenia, ale to jest odnośnie starego, dlatego że było 24 starców. To są te liczby, to gdzie indziej sobie jakby jeszcze uzupełnijcie tą wiedzę czy poznanie. Natomiast 144 tysiące to jest ym, to jest dokładnie iloczyn 12 po 12 razy 12 tysięcy. I teraz co to oznacza? 12 jest taką bożą liczbą pełni, czyli 12 pokoleń, 12 bram. Dużo by tam gadać, ja nie chcę teraz wchodzić w tą, tą symbolikę i bożą numerologię. Natomiast tysiąc, tak jak jest tam tysiące tysięcy, tam jeszcze też z hebrajskiego, aramejskiego i izgryskiego generalnie. To jest taka wielokrotność. Kiedyś słyszałem o tym hebrajskim, właśnie, tam, że to jest takie, to jedno słowo oznacza, tam są takie kombinacje, że wielokrotność, nie? Więc jakby symbol pomnożenie w tysiące, to jest, znaczy o pomnożeniu, obfitości, czyli 12 tysięcy, ale tutaj jest 12 razy 12 tysięcy, czyli. Jest pełnia pełni. tak jak kiedyś sformułowanie usłyszałem, i to mi się podoba. Ktoś powiedział nastanie pełni cza, pełnia czasów, czyli kiedy się czasy narodów dopełnią. Pamiętajcie, słowo klucz dopełnią. Czasy narodów dopełnią. I tutaj jest pomnożenie i pełnia pełni, czyli 12 razy 12 tysięcy. To jest pełne znaczenia. I teraz uwaga, co się kończy ten kawałek, chyba tam było w siódmym rozdziale bodajże. Że to są ci, którzy są opieczętowani, i uwaga, tutaj jest najważniejsza rzecz. Tu jest najważniejsza rzecz, bo y, oczywiście, że nie chodzi o samą liczbę, bo przecież 12 tysięcy to jest mikroskala, to jest nic, promil za mało by było. Wobec dzisiaj mamy 7 miliardów ludzi na Ziemi. No wybaczcie, ale trochę wierzących jest, i myślę, że zwycięzców to jest na pewno, będzie trochę. A co dopiero z iluś tysięcy lat. Więc nie chodzi tutaj o liczbę stricte w tysiącach, bo trochę maławo by to było. No, no, nie, nie jestem w stanie tego naprawdę uwierzyć, żeby tak mało było. Nie, naprawdę myślę, że pan wykonał ogrom roboty i jest więcej zwycięzców. Dlatego tam jest określone też w innych miejscach, że tłum ludzi w białych szatach tłum. Czyli tutaj jest pewne w kontekście zaznaczenie że jest pełnia, że pan dotrzymuje obietnicy, i widziałem tyle, że będzie tam, prawda? I to jest 144 tysiące, czyli pełnia, pełni, że pan doprowadza ich i dotrzymuje słowa. I tak, tak samo patrzymy się na te znaki, nie na samą liczbę, tylko tako, że tam jest zapieczętowani na czole. I to jest, uwaga, to słowo klucz, z którym do was ja przychodzę teraz. To jest słowo klucz. To jest słowo klucz. Pieczęć. Pieczeń, słuchajcie, w tych wszystkich momentach, słuchajcie teraz zamiennie bardzo uważnie, co ja wam mówię, bo to dopiero jakby. Pan mnie wprowadził w to. Znowu jak mówię w pełni, yy, wiem, co mówię. Pan mnie wprowadził, poprowadził. Oczywiście w literze, bo jest litera, jest Greka, więc jest hebrajski septuaginta, więc tutaj jakby mamy narzędzia, ale to Pan mnie w rozważaniach, w modlitwie gdzieś tu prowadził, bo kiedy się otwieramy, wystarczy się otworzyć. Mówię panie, ja nie wiem, a co to ja mówię, a co muszę sprawdzić? Te 144 tysiące, bo rzuciłem, bo coś tam w duchu wiem, ale teraz muszę to powiedzieć. I teraz czytam, oglądam i, i tam są jeszcze doradowania te rzeczy. To nie chodzi do umysłu. Od umysłu to są tam inni tacy, nie? Natomiast to jest doradowania, i mówię, że duch musi przynosić pokój, radość, miłość, tak? Pokój, poukładać pewne rzeczy. Czyli to jest dla nas, że każdy z nas ma być czuwającym zwycięzcą. Zwycięzca to jest panna, dzisiaj też mówiłem z bratem, która ma zapasowy, zapas oliwy. Zapas oliwy. Jesteś zwycięzcą. Zbierasz zapas oliwy na trudny czas, na najciemniejszym rok, i kiedyś o pannach wam powiem. Może na spokojnie bym chciał o pannach wam powiedzieć. Czyli jest krzyk. To, to jest ten moment, muszę wam poprzeplatać, bo nastał wielki krzyk, nie? Więc jakby yy, kiedy zaczęły się oporządzać, nastał krzyk, i wtedy się okazało, czy mają ten zapas oliwy. To jest bardzo pełne znaczenie, ale to kiedyś wam przybliżę, nie? Więc najpierw musi powstać krzyk zanim jeszcze pan przyjdzie więc krzyk już powstaje powoli myślę że myślę że już jest myślę że jest trochę późno jest jakby przed północą jesteśmy zbliżamy się do najciemniejszego okresu zbliżamy się wielkimi krokami z każdym dniem z każdym tygodniem z każdym rokiem zbliżamy się do najciemniejszego okresu do środka nocy do najciemniejszego okresu teraz się zbliżamy więc krzyk albo już powstaje, albo już powstał, albo powstaje, albo powstanie. Jesteśmy, jesteśmy na tym etapie. Myślę, że już, myślę, że już coś się dzieje. Więc to są zwycięzcy. Te panny, które mają zapas oliwy, pamiętajcie, to są zwycięzcy. I teraz opieczętowanie na czołach. I teraz uwaga, słowo klucz, opieczętowanie. To słowo pojawia się pięć razy razem z, z septu agintą, czyli przetłumaczeniem. Starego Testamentu w Grekę i słowo zadatek w, 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 dwa razy się pojawia jako zadatek Ducha Świętego, ale ona w, pojawia się w I Mojżeszowej w 38 rozdziale, gdzie e, było tam e, bodajże koźlątko. To jest pełne znaczenie. Ja nawet teraz nie mam głowy do tego, żeby tam wchodzić, prawda? Ale zadatek Ducha Świętego, że kiedy Pan przyjdzie po pierwociny, czytajcie, moi kochani, ja nie mogę wam Teraz tego powiedzieć, bo jestem sam pod wrażeniem tego. Czytajcie konteksty, ja wam tylko zarzucam tematy. Naprawdę, czy dawajcie sobie stop, pauzę i idźcie tam. Pierwociny do zrzęcia. Pierwociny i zadatek. Zadatek. Czyli Pan przychodzi, przyjdzie, po to, co dał z Jego natury, z Jego żebra. Jest zadatek do naszego serca, naszych dany dał, dał nam Ducha Świętego jako zadatek, coś, co z Niego. I w Starym Testamencie było takie coś, że kiedy dajesz, na przykład kupowałeś jakieś ziemię, to ściągałeś sandał i rzucałeś, prawda, że tu wrócę po ten sandał, że jakby mm, wiadomo, że jest para, no jak to taki jeden sandał, zdejmujesz, rzucasz i przyklepujesz, nie? Że oddajesz swój sandał, czyli ja tutaj wrócę, nie? Po tego sandała. I to taką historię słyszałem. Ja tak z głowy to mówię, prawda? Słyszałem od tamtych ziem. Natomiast tam też było w Starym Testamencie, w tym 38, to jest tam historia o Tamar i Judzie, który dał jej w zastaw właśnie ten zadatek, to jest to samo słowo użyte, w zastaw sznur, a to jest pełne jeszcze pe pełne znaczenia w ogóle tam ta historia jest taka też ogromna w typologii sznur, laskę i pieczęć. To są bardzo ważne rzeczy kiedyś kiedyś do zgłębiania. Natomiast to słowo tam właśnie pada i on później musiał się pojawić, żeby to odebrać. I tak samo to wygląda tutaj, kiedy dał nam zadatek, że pan przychodzi po swoją własność, po pierwociny, po to, żeby zrządź, to znowu bumerangiem wraca ten temat. Ja wam wiszę, znaczy z braćmi rozmawiam, to tu, to, to tam gdzieś tam poruszam, Zże, żniwa, że też mylnie odbieramy. Mamy przez te całe te chrześcijaństwo tyle lat, to jest wszystko pogmatwane. Ale tak źle zrozumiane, jakieś w ogóle żniwa. Mówię wam to tak dopiero u schyłku czasów, tak pan odsłania te rzeczy. Żniwa, żniwa, żniwa. I tam pierwociny, właśnie, że pan będzie żoł pierwociny naznaczenie i zadatek, pamiętajcie, to jest opieczętowanie, kiedy jest napisane tam, kiedy jest y, użyte słowo, że na czołach pieczęć mają, albo o tych, o tych pokoleniach, że opieczętowani, uwaga, pamiętajcie, to słowo opieczętowani w Grece, to jest to samo słowo, co występuje zadatek Ducha Świętego, czyli dał nam pieczęć, czyli jest zadatek, takie poręka, i też w Grece jest takie tłumaczenie poręka, czyli że tamci ludzie, te 144 4000. To są ludzie. To się dzieje na Ziemi. Pamiętajcie, na Ziemi, że jest poręka. Poręka. Ale czym jest ta poręka właśnie? Jest napisane, że na czole, tak? Czyli pamiętacie, to gdzieś wspomniałem, nie wiem już, w którym nagraniu, czy wam to mówiłem, czy nie mówiłem, czy z bratem mówiłem, że na czole i na ręce, nie? Że na czole, kiedy myślimy o Panu, będziesz miłował Boga z całego serca, myśli swoich i sił swoich, tak? Czyli co na czole, że my należymy, że kiedy patrzysz na kogoś, na twarz, to widzisz jego czoło, jego twarz i kiedy ktoś chyli czoło przed tobą, jest... Oddaje ci, kłania się, oddaje tobie cześć, czyli kiedy zniżasz swoje czoło, to znaczy, że oddajesz komuś chwałę, tak, że on jest dla ciebie ważny, a ty chylisz głowę, nie? Chylisz głowę. Więc tutaj to czoło jest znamienne, jest, jest dość istotne i że poręka, poręka jest na czole. Wyobraźcie sobie, jest opieczętowanie na czole, czyli poręka, i pan przychodzi, czyli tu jest takie znaczenie. I yy, nawet, jakby przyjąć, że jest to powiedzmy wypalenie, tak jak na koniach kiedyś czy na bydle było, nie, że jest wypalone, to jest poręka. Tylko że tutaj. Po rękę się daje, nie? Jest jakiś zadatek, nie? Że ja wrócę po to. I Pan wraca po swoich. Właśnie o to chodzi. Jana, czwarty rozdział wiszę wam teraz, o to rozpoznawanie duchów, że zna Pan tych, którzy są Jego. Dał zadatek ducha. Pan wróci po was. Pan wróci. Pan wróci po was. Rozumiecie to? To nowe znaczenie, że Pan wróci. I nieważne, czy zaśniemy teraz w cierpieniu, czy... Bo jest napisane, że odpoczną od dzieł swoich. Tak, doznajemy tego styrania i jakiś trudu na ziemi. Ale jest napisane, że odpoczniemy nie swoich, nie od budowlanki czy od różnych, od prac jakichś ziemskich, tylko od tego, że w Panu, kiedy zasypiamy, widzimy, mając Pana serce, serce od Pana, widzimy trud, tutaj grzeszność tego świata i czekamy odkupienia ciał naszych, odpoczynku od tego starego systemu, od tego. Tego trudu, że tego powiedzmy w cudzysłowie błogosławieństwa Adamowego, że będziesz uprawiał ziemię w trudzie i pocie, prawda? W trudzie i pocie. Więc to było przekleństwo, a teraz Pan daje nowe błogosławieństwo, mówi: Przyjdę po Was, nie? Przyjdę, czekajcie, daje nam ducha, który zadatek i mówi: Przyjdę po Was, ale w tego ducha musimy inwestować, musi w nas rosnąć, musimy w nim żyć, bo jest napisane, że jeśli umysł skierowany na ciało to jest śmierć, a umysł skierowany na ducha to życie i pokój, że jeśli tak zostaniemy znalezieni, Czyli w radości, miłości, pokoju, w tej nadziei, w tejże nadziei zbawieni jesteśmy. A ta nadzieja to jest właśnie w duchu, kiedy musimy właśnie tak pielgrzymować i albo zaśniemy, albo zatorturowani, albo zaśniemy niedługo. Normalnie. Z powodu wieku czy chorób odejdziemy na drugą stronę. Czy to będą prześladowania, może kolejne pokolenia dożyją? To ważne, żeby być w Panu. A co za różnica? Czy jeśli na przykład zaśniesz jako nie mając zapasu, zaśniesz co? Będąc światowym, bo coś się kiedyś wydarzyło i to jest zwycięstwo. Bo, no bo potem jest nabożeństwo czy jakieś ten no odszedł do pana albo zasnął w panu skąd ty wiesz skąd ty wiesz czy on tam zasnął w panu czy nie w panu najbliżsi powiedzą świadectwo tak ten brat się radował w panu tak ta siostra radowała się w panu ja mam takich kilka pamiętam ja wierzę naprawdę jak znam ich świadectwo życia kochani moi drodzy to wierzę że zasnęli w panu wierzę Natomiast różne mamy świadectwa, przykre mamy świadectwa. Naprawdę, bracia siostry, pilnujmy się nawzajem, żeby być świętymi, bez którego nikt nie uży Pana, świętymi bądźcie, jak i ja jestem święty, tak jak jeden brat napisał. I tutaj w trynie troszeczkę wobec tego wszystkiego uświęcania. Słuchajcie, zdjęcia są, czy nawet wierzący w zborach, ja wam cały czas trąbię. Nie chodzimy na plażę, uświęcamy się, nie da się być zbyt świętym, nie negliżujemy się, nie pokazujemy siostry dekoltów. Bracia, święty człowiek nie chodzi na plażę, nie negliżuje się. Chcesz to się w ogródku nabądź tego witaminy D, czy tam słońca, gdzieś tam. Natomiast to jest bardzo, bardzo cielesna rzecz. Ludzie po zborach spotykają się gdzieś tam razem, wspólne wakacje, różne rzeczy. Ja już tam powiedzmy, że krótkie spodenki mógłbym jeszcze założyć i tam krótkie, jakiś tam t-shirt, nie? Natomiast wiadomo, że nie będziemy chodzili o, o tuleni, nie wiadomo co w lecie. Natomiast wiecie, naprawdę niech Pan reguluje, Duch Święty, co możemy pokazać i jak dużo, prawda, i, i czy naprawdę musimy na półnadzy chodzić po plaży, więc nie wiem, ja uważam tak, że nie da się być zbyt czystym i nie da się być zbyt świętym. Niech każdy pozostanie przy swoim tam poznaniu, natomiast ja uważam, że powinniśmy się też uświęcać i, i teraz jeśli nie mamy takiego doświadczenia oddzielenia czym jest cielesność, jak daleko, że im dalej idziemy do Pana w stronę ducha, to tym bardziej gardzimy ciałem i widzimy zagrożenia. Czyli tak, o, nie masz naprawdę, naprawdę to jest takie błahe? Naprawdę nikt z was się nie rozprawiał z tymi cielesnymi porządliwościami. A co jeśli trafisz, w końcu przyjdzie ktoś słabszy, i to jest świat, to jest świat, tak świat żyje. I przychodzi ktoś młody, nowy do zboru, czy do jakiegoś tam zgromadzenia, i my sobie latamy po plaży. Gdzie jest to rozdzielenie? Gdzie jest to, to znamie rozdzielenia, po prostu? Gdzie jest to znamie? Gdzie jest ta różnica? Pytam się, sam fakt różnica, kreska, kreska, ołówek, pisak. Gdzie jest ta kreska, gdzie jest ta linia? Co to jest rozdzielenie? Co to jest rozdzielenie, uświęcenie, oddzielenie się od świata? Nie wiem, nie wiem, zadawajmy sobie te pytania, ale to jest właśnie uświęcanie się. To jest ścieżka uświęcania, to jest chodzenie w duchu. Pytania były, jak to duch święty. No, duch święty, tak. Chrzest w duchu świętym, zanurzenie, a jak chodzenie w duchu świętym, kiedyś wam to może parę zdań na ten temat powiem. O ludzie, to już 49 minuta, miało być krótko. I to jest właśnie zapieczętowanie, słuchajcie, zapieczętowanie, że kiedy tkwimy, było pytanie o modlitwę w duchu, o chodzenie modlitwa w duchu to jest chodzenie w Panu to jest myślenie o Panu to jest stan tego odpocznienia, że dziękuję Ci za wszystko stan usprawiedliwienia, że zasypiam że Pan na mnie patrzy, że chodzę rano wstaję, szukam, szukam, nie jestem zadowolony nie jestem zadowolony z letniości, czuwam żeby proza życia mnie nie osłabiła żeby jakaś yy, cicho, tak jak Zak Pudem zawsze mówił wiecie co, naprawdę pycha ma tyle oblicz i to jest takie coś jak pycha życia. To nie jest pycha z czegokolwiek innego, tylko pycha z tego, że, 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 że żyjesz, że jesteś, że jesteś zadowolony sam z siebie, a pana obok ciebie nie ma, albo nie ma, wiesz, tego radowania się jego obecnością, nie, tego tej ciągłej dążności do poznawania go. To nie musi być bardzo frustrująca dążność do poznawania, ale to jest ta tęsknota, że jest tyle do roboty, tak jak jest w Piotra napisane, że jeśli macie to, to, to i tamto, to nie pozwolibyście byli bezczynni w poznawaniu Pana. Braterstwo, miłość, poznawanie, tyle do roboty jest, prawda? Wiara, nadzieja, że tylko zwrócić uwagę na te symptomy, to jest dużo do zrobienia. Więc 144 tysiące, wracam do tematu, to jest pełnia pełni i kiedy celujemy w tym, żeby wypełnić Bożą wolę, słuchajcie, żeby nastała pełnia pełni, ale zbieramy to dzień po dniu. Nie wiesz, czy jutro, braci, siostro, jeszcze dożyjesz, czy serce Pan nie będzie zaskoczenie. A czy myślicie, że, że jest jakieś grono niezaskoczonych? Że ktoś, kto nagle umiera, oby w Panu właśnie o to chodzi, że dziękujmy Panu za każdy dzień. O to dzisiaj jest dzień łaski zbawienia, że jeszcze możemy podreperować coś, że możemy jeszcze do Pana się nawrócić, jeszcze Panu Podziękować za coś, że panie, panie chcę doświadczyć dzisiejszego wieczoru, by zasypiać z tobą, by zasnąć w tobie, by panie. Wiem, że macie to doświadczenie, wiem oczywiście, że macie, ale żeby pogłębić moją relację, żeby czuwać, żeby to był kolejny wieczór czuwania żeby nazbierać go sobie, żeby się przyzwyczaić do czuwania, żeby przyzwyczaić się do zasypiania z panem, żeby przyzwyczajać się, żeby mieć te zwyczaje, żeby wrastać w podobieństwo jego śmierci, że ale to jest też najgorsze potem w prozie życia, wrastać w podobieństwo jego śmierci, czyli nie swoją wolę i Baczcie, jak postępujecie, nie? Więc yy, niejako nierozsądni, ale jako rozsądni, jak, aby poznawać wolę Pana. Naprawdę, czy Pan chce, żebyśmy razem z tym światem chodzili roznegliżowani i żeby wystawiać na pokusę braci i siostry, albo żeby być podobni do tego świata? Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się w myśleniu swoim. Więc mówię, jest na czas na, to się nazywa, kąpiele słoneczne, po angielsku sunbath. Czyli jest czas na kąpiele słoneczne, czyli na nabycie. Być może w, celu, w celach zdrowotnych są takie okazje, żeby gdzieś legnąć na leżaczku w ogródku, czy gdzieś tam w jakimś tam skromnym miejscu, żeby wystawić ciało na wygrzanie, czy, czy jakieś promienie słoneczne. Czemu nie? Tylko czy to musi być plaża pośród wszystkich ludzi, jeszcze ze świętymi, z braćmi, z siostrami? Czy nazywamy braci siostry tylko wierzącymi, czy też świętymi? Ja lubię to określenie: święci. Słuchajcie, uświęcający się. Kiedy tak będziemy określać się nawzajem, że ktoś jest święty, bo ma Chrystusa w sobie, to bacz, czy nie gorszysz kogoś. Naprawdę tak lekko nam przychodzi takie rzeczy robić. Czy żeby, że nie masz baczenia na drugiego, czy go nie zgorszysz, a co kiedy jutro ktoś przyjdzie? Takie zdjęcie dostałem od brata, że to się w głowie nie mieści, nawet nie będę wam opisywał. Jak ludzie się ubierają, wierzący, w co robią, jakie rzeczy robią. Słuchajcie, a jedno jeszcze inne, siostry widziałem, córka brata, Mieni się też chyba wierząca, no bo kręci się pośród wierzących w, w, w gronie. Słuchajcie, różowe włosy. Różowe włosy, siostrzyczka, no nie wiem, tak, tak nazywam, że siostra już pełnoletnia, ale siostra w panu i no tak zakładam, że, że przeżyła coś. Nie wiem, nie wiem, nie, nie mogę oceniać. Natomiast to jest córka wierzącego brata i, i siostry, i różowe włosy? Różowe włosy? Serio? Kto się na to zgadza, ten brat się na to zgadza. Oczywiście, że nie mam z nim kontaktu, więc nie, nie mnie kardzić, czy regulować. I zdjęcia krążą. Ja w myślę, żart jakiś to, to ile to potrwa, że ktoś nie, nie wyreguluje. Różowe włosy, może jeszcze zielone, może jeszcze. Więc naprawdę 144 tysiące, tak jak w, w tym biegu, jest cel. Tam nie ma jakichś przypadków, Bóg wypełni swój czas. Na, będzie napełni czasy narodów się dopełnią i kiedy to jest związane z tym, co Pan mi pokazał, to jest napisane, macie te wersety, nie mnie to, jakby przybliżam Wam troszeczkę, ale jeden brat też tam rozważania ma Pan, Pan może jeszcze będzie mi dane Wam powiedzieć, troszeczkę Wam teraz to mówię. Powiem, nie, to będzie może przy predestynacji troszeczkę powiem, bo to są bardzo się zazębiają te wszystkie tematy, słuchajcie, o wybraniu. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy. To, jak żyjesz, jak wypełniasz wolę Bożą, jak się przyczyniasz do wypełnienia Jego woli, jak żyjesz? Czy wypełniasz wolę w Twoim życiu? Czy żyjesz tak, jak Bóg przykazał? Czy pobożność, czy religijność, czy pobożność, czy jesteś po Bogu? Czy postępujesz po Bogu? To są zwykła proza życia, proza życia, zwykła proza życia, nasze decyzje. Decyzje. Czy postępujesz po Bogu? Czy zapisany wieczór będzie w wieczności? Czy rozmowa będzie zapisana w wieczności? Czy postępujesz po Bogu? Czy zapisujemy nasze wieczory, czy nasze dni, poranki, nasze noce? Czy zapisujemy w księdze żywota? Czy podobamy się Bogu? Ten jest syn mój miłowany, a my w nim. Przyjdzie pan po zadatek. Ściąć żniwo. Czy wydajemy owoc? Czy rośnie w nas? Jaki owoc? Wy myślicie, że to jest tylko ewangelizowanie? Jaki owoc? Jaki owoc? Proszę, napiszcie mi, co to są te owoce. Ja nie wiem. Ja nie wiem, takie koncepcje krążą w tym chrześcijaństwie, jakieś owoce, ja nie mogę, wszyscy całe życie, dekady mówią o owocach, ale kto mi opisze ten 30, 60-krotny i 100-krotny? Proszę, słucham, piszcie do mnie, napiszcie, opowiadajcie. Znaczy ja wiem od... o no, ale was pytam, no, was pytam. A już znacie trochę dużo tych tematów, więc powinno się to wam układać. Zwróćcie uwagę na słowa klucze, co czym jest, co się wszystko zacznie układać. Pan przyjdzie po żniwo pierwociny, ale czego? Kogo? Czego? Dlatego mówię wam, że dbajcie o posie w Boży, dbajcie o ducha, o nowe stworzenie. Jest w was nowe stworzenie, jeszcze wam niedługo odkręcę tą trójskładowość, żeby, żeby schizofrenii nie dostać. Ty, to, ty, bracie, siostro, jest posiew Boży w tym, w tobie, i to jesteście wy. Macie nowe życie, i nie powracajmy do starego życia. Właśnie o to chodzi, żeby przemienić się w myśleniu swoim, żeby zmienić nawyki, przemienić myślenie, pracować nad sobą w sensie zmiany myślenia, żeby Słowo Boże mieszkało w nas w obfitości. Wykonywało pracę, żebyśmy dbali o ten dar łaski Bożej, dar o tą łaskę o, o ten zadatek, który nam został dany, ten posiew o tą Ewangelię, o tą dobrą nowinę, która jest w nas, która wzrasta. Zasiało się dobre słowo, niech rośnie. Dobra, to tyle. Bracia siostry, mam nadzieję, że 144 tysiące w miarę jakoś dotknąłem, pełnia pełni, przyczyniamy się do wypełnienia. Woli jego jest napisana, byście się przyczyniali do uwielbienia chwały jego. Kiedy nastanie, kiedy Pan przyjdzie, po pierwocinnym, pamiętajcie o tych słowach, prześledźcie sobie w Grece główny człon, czyli zadatek, rękojmia, pieczęć. To jest to samo słowo greckie. Słuchajcie, opieczętowani, czyli zadatkowani, zadatkowani, naznaczeni, że ja go nabywam i ja po nich przyjdę. Ja go nabywam, on jest mój. Zrozumiejcie teraz to, że Pan przyjdzie po swoją własność. Pan wykupił nas z ziemi. Tam jest czytajcie w tym objawienia, co Wam mówiłem, siódmy bodajże, czternasty. Tam będzie 7, 14, 14, jeden, cztery, dwa, trzy. Te, te i 7, dwadzieścia dwa bodajże. Zajrzyjcie tam jeszcze. Konteksty, konteksty. I dalej szeroko. Yy, rozdział przed, rozdział po. po yy, pierwociny, żniwa. Zadatek, naznaczeni, opieczętowani. Nie bójcie się słowa klucze, gdzie co jest w, w listach. Zadatek Ducha Świętego, opieczętowani. Dlaczego na głowie? Trochę wam przybliżyłem, dlaczego na głowie? Dam mu kamyk biały, imię, znam osobiście, osobiście pamiętajcie słowa klucze. Szukajcie, niech Wam Pan daje naprawdę taką zdolność słowa klucze. Łapcie to, powiązujcie to. Powiązujcie te słowa wszystkie. Niech w was Duch Święty prowadzi, nasz Bóg Ojciec, który daje nam jako zada zadatek Ducha Świętego, który nam objawia o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, ale wprowadzi nas we wszelką prawdę i to, co ma nastać, ona nam też powie i przypomni, jak będzie wskazywał na drogowskazy, będzie nam przypominał wtedy, kiedy pewne rzeczy będą się działy, ale też Niech nas wprowadza we wszelką prawdę, we wszelką prawdę, co się dzieje pomiędzy braćmi, siostrami, prawda w nas, prawda o nas. Niech Pokazuje nam tą prawdę Duch Święty. To by było na tyle, bracia i siostry, i no popłynęło, popłynęło. Do usłyszenia jeszcze te obrobie i wam zarzucę na YouTube'a. Miłuję was, dziękuję za telefony, za maile. Jak Pan da się jeszcze spotkać w tym roku, gdzieś nie wiemy. Ćwiczmy się każdego wieczora, by zasypiać w Panu, a a może i w różny sposób nam przyjdzie odejść. Bierzmy jako łaskę, jako radość. Naprawdę wielce się raduję z kontaktów z Wami. Patrzę z zaciekawieniem, co Pan daje. Jako przygoda, to jest naprawdę przygoda. Wiele niewiadomych, ale czegoś wypatrujemy. W tej naszej mierze szukajmy. Niech Pan daje nam adekwatny pokarm na właściwy czas i do usłyszenia. Z Panem Bogiem naprawdę miły Was.